przebywać ze sobą, rozmawiać, inspirować się, udzielać sobie wsparcia emocjonalnego i merytorycznego. I wytwarzać razem wspaniałą energię. I to wszystko dzięki Wam. Witam! Zaproszenie i przygotowanie kongresu kobiet w takich mniejszych miejscowościach ma możliwość większą i mobilność dla tych kobiet, które nie są w stanie pojechać do Warszawy. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Jakby kongres wychodzi do nich, a nie one są zmuszone dojechać. Chodzi o to, żeby pokazać kobiety, które osiągnęły już sukces, które prowadzą znane marki na rynku pilskim, jak i ogólnopolskim nawet. Chcemy pokazać, czy powiedzieć jedno, że kobiety są wartościowe, są inteligentne, są mądre. Mamy kobiety sukcesu. Mamy zarówno kobiety, które osiągnęły wielki sukces, jak i kobiety, które dopiero zaczynają swoją przygodę z własną firmą. Ideą całą Kongresu Kobiet jest jakby zgromadzenie, podpowiedzenie kobietom, że mogą uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym, niezależnie od tego, jaki mają status społeczny, jaki mają status materialny, to one właśnie najbardziej znają sytuację i mogą w tych lokalnych środowiskach wystąpić właśnie poprzez wybory samorządowe. Chcemy, aby panie kobiety, które są spełnione zawodowo, są spełnione w życiu osobistym, aby chciały robić coś dla innych. Jest wokół nas tyle liderek, tylko ich na co dzień nie widać. Mamy kobiety, właścicielki prężnych przedsiębiorstw, również małych wystawców, którzy się wystawiają w parku. Chcemy ich promować, by mogli się rozwijać, bo rozdają mnóstwo ulotek. No i mogli korzystać nawzajem kobieta z usług kobiety. Teraz, aby pomóc tym paniom, aby zjednoczyć siły i aby pokazać, że kobieta też może, że nie musi koniecznie siedzieć w domu, że może się rozwijać, może przy tym, oprócz tego, że się spełnia w pracy, może jeszcze rozwijać swoje pasje. W tym roku nawet zapisała nam się jedna dziewczynka do liceum ogólnokształcącego o profilu piłkarskim i muszę przyznać, że całkiem sobie świetnie radzi. Te kobiety się ze sobą jednoczą. Te kobiety mimo małych środowisk, one tam się znają wszystkie, one sobie pomagają. One mają wpływ na to, co się dzieje u nich na wsi. Tam jest grono kobiet aktywnych. One dostrzegają najwięcej potrzeb. One są widoczne, one potrafią łączyć pracę zawodową, rodzinną, potrafią także wyciszyć określone środowiska. Chciałabym przekazać taką informację kobietom, jak pracować, jak może nawet i żyć, żeby właśnie żyło nam się dobrze na wsi, żebyśmy odnosiły sukcesy, żeby radzić sobie z trudnościami i przekuwać je w sukcesy właśnie. Nie wyjść na zewnątrz, dlaczego? Można wiele zrobić. Jeżeli się przy okazji mężczyźni zauważą, że kobiety też mogą z nimi współdziałać i współtworzyć, nie rywalizować, bo my nie rywalizujemy, my po prostu działamy wspólnie. Siłą jest to, żeby pozyskać środki na rozwój tej wsi, żeby właśnie coś zaczęło się dziać na niej, żeby organizować zajęcia dla dzieci, młodzieży, no i generalnie o to, żeby stan dróg był dobry, wszystko to, żeby po prostu infrastruktura na wsi rozszerzała się, żeby powstawały atrakcje turystyczne, no i generalnie właśnie, żeby na wsi naszym mieszkańcom żyło się dobrze.
atmosfera dopisuje, humory dopisują, więc myślę, że za rok się spotkamy znowu. To jest bardzo ważna rzecz, bo kobieta jest zawsze uśmiechnięta, zadbana. Lubimy błyskotki, musi być biżuteria. Lubimy ładnie wyglądać, coś z odzieżą. Lubimy ładnie pachnieć, czyli kosmetyki, perfumy. I lubimy jeszcze ładnie mieszkać, czyli poszłam też w kierunku aranżacji wnętrz. Bardzo popularne jest liceum ogólnokształcące o profilu stylu wizażu i makijażu. Tutaj również uczennice jednego i drugiego kierunku dzisiaj upiększają panie, które przychodzą. Była dzisiaj jedną z gości pani na wózku inwalidzkim, którą osobiście zawiozłam do góry do fryzjera. Pani ją uczesały, wymalowały i ona powiedziała, że to jest jej największa radość od 5 lat. W roku następnym, więc myślę, że z roku na rok ta inicjatywa się przyjmie i z roku na rok będzie nas coraz więcej uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach.